Paco Power System Max, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. Dziwinie. Parę boxing mówi i narożnik niebieski, Gabriel Szlętak, MKS Brugiello, Hełm. W narożniku czerwonym z parkiem trener Paweł Berejowski, jeden z dwóch szkoleniowców pracujących w klubie z Lublina. Drugim jest Jerzy Zych, który sobie teraz popija tam kawkę, drodzy Państwo. No i w narożniku niebieskim z Gabrielem Szlębakiem trener Józef Radziewicz. Juniorzy 60 kg, walka trwać będzie 3 rundy, każda z rund po 3 minuty. Wolny, runda pierwsza. Kolejna walka kończy się przed czasem. Powiem, że jestem troszkę zaskoczony, bo Gabriel Szlętak walczył tutaj parę sześciokrotnie i za każdym razem wygrywał. Z kolei porywał Bartek Dziwinia. Trzy walki, dwa zwycięstwa i jedna porażka. No i proszę, kolejna walka zakończyła się przed czasem. Za chwilę oficjalny werdykt, a już w kolejnym pojedynku kategoria juniorzy. Pozostajemy przy wadze 60 kg. Patryk Macej-Hotman-Zamość i Jarosław Karociak. Berej Boxing Lublin, a przed nami już oficjalny werdykt. Drodzy Państwo, walka juniorów w kategorii do 60 kg przez TKO. W pierwszej rundzie wygrywa Bartek Dziwinia, Berej Boxing Lublin. Troszkę to ekspresowo nam dzisiaj ta seria popołudniowa, półfinałowa się patrzy. Ja mam nadzieję, że teraz obejrzymy.